Social FI się rozpędza, jakie jest moje podejście do aplikacji Friend Tech. Mamy informacje od Stargate Finance, gdzie trzeba wykonać kilka niezbędnych działań. Deutsche Bank chce trzymać nasze kryptowaluty, Coca-Cola korzysta z AI, mamy promocję na Starknecie, na domeny, mamy sporo informacji z rynku i sporo informacji z naszych projektów. Porozmawiamy sobie również o trendzie Real World Assets. Cześć z tej strony, Maciej, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z Krypto ekipą. Dzisiaj, w sobotę, 16 września, nie było czasu nagrać wczoraj, więc nadrabiamy lekcje i przechodzimy szybko przez najważniejsze informacje z rynku kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto zostawić subskrypcję, dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem. Przypominam, że oczywiście warto dać łapkę w górę, zostawić komentarz, no i standardowo wszystko, co mówię w tym materiale, to nie jest porada inwestycyjna a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym jeżeli jesteś gotowy, zaczynamy zaczynamy oczywiście od ogłoszeń parafialnych, zapraszam wszystkich na kryptoekipa.pl tam macie najważniejsze informacje i przypominam, że co środę odbywa się edukacyjna środa z kryptoekipą w najbliższą środę będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, naprawdę dużo ciekawych gości, myślę, że skorzystacie z tego wszyscy, omówimy sobie nie tylko najnowsze metody z kamerów tak naprawdę związane z tym, jak wyłudzić nasze kryptowaluty, ale porozmawiamy przede wszystkim o tym, jakie mamy obecnie najnowsze możliwości zabezpieczenia właśnie naszych portfeli, naszych kryptowalut i przede wszystkim również naszych haseł do social mediów, co ostatnio również jest na topie, jeżeli chodzi o skamerów. Przypominam, Tangem Wallet w kryptosklepie. Jeżeli nie macie jeszcze portfela sprzętowego, warto z tego skorzystać. Tangem szybki, prosty, łatwy w obsłudze. Ostatnio mieliśmy również kilka sąd do Właśnie portfeli sprzętowych, i wynika, że tylko jedna trzecia osób ma ten portfel sprzętowy, więc warto również nad tym się pochylić. I ostatnie ogłoszenie: przypominam, że Krypto Ekipa jest na Spotify, więc jeżeli lubicie bardziej słuchać niż oglądać, również warto słuchajcie tam zajrzeć. Jeżeli chodzi również o ważne informacje, przypominam, że wybieramy kolejne projekty, dla których Tokenomia Pro zrobi audyt. Ostatnio był audyt dla Sparty Dex, dla Radianta. Teraz na moim Twitterze. Że możecie już pisać, który projekt byście chcieli, żeby tutaj wygrał, pisać Wasze ulubione projekty. A jeżeli ten projekt jest na liście, to po prostu dajemy serduszko. Widzę na razie, że bardzo mocno prowadzi Temet, a więc jedna z najważniejszych pozycji, nowych pozycji w moim portfelu pod Hosse. Także jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko się skończy. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie do rynku Bitcoin 26426 ostatnio mieliśmy oczywiście spadek na Bitcoinie, tak naprawdę jeżeli przejrzymy sobie te ostatnie dni to ten spadek był przede wszystkim związany z tym że poszła informacja o tym, że sąd wyda pozwolenie dla giełdy FTX aby sprzedać swoje aktywa i rzeczywiście takie pozwolenie zostało wydane, natomiast tak naprawdę później mieliśmy tutaj oczywiście jeszcze jeden spadek i mamy gdzieś tam takiego delikatnego boczniaczka. Jeżeli chodzi o o FTX-a oczywiście te pozwolenie zostało wydane. Dwie kluczowe rzeczy związane z tym pozwoleniem to oczywiście to, że ta sprzedaż ma być rozłożona w czasie, a więc ma nie wpłynąć negatywnie gdzieś tam na rynek kryptowalut i ma być oczywiście kontrolowana przez specjalistów, a więc tutaj chyba tygodniowo będą sprzedawać te assety. Także zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Jest tam kilka pozycji, na które ja poluję, a więc jeżeli będzie jakiś większy tutaj spadek, no to oczywiście. Gdzieś tam będę temu się przyglądał. Z ważniejszych informacji są tworzy własny blockchain. Tak jak widzicie, giganci chcą korzystać z blockchaina. Moim zdaniem rola tego blockchaina będzie absolutnie do indywidualnych, gdzieś tam wewnętrznych transakcji, do rozliczania, do transparentności, więc myślę, że to jest taka nowinka, taka informacja technologiczna. No i kolejna rzecz: słuchajcie, mamy informację, że Deutsche Bank chce przechowywać kryptowaluty. Mówimy o tym od jakiegoś czasu, że jeżeli jeżeli mamy iść w kierunku masowej adopcji, to... Standardowy, Kowalski będzie chciał korzystać z ofert bankowych, dlatego że dzisiaj banki ciągle gdzieś tam mają duże zaufanie społeczne. Ja również często powtarzam, że będzie szło to w tym kierunku, że zajdziemy do banku i będziemy mieli różne propozycje, gdzieś tam oprocentowania. Bank będzie chciał trzymać nie tylko nasze pieniądze, ale nasze kryptowaluty. Jeżeli chodzi o mnie, nie zamierzam powierzać swoich kryptowalut bankowi i jeżeli działasz na tym rynku, warto się uczyć i edukować, żeby Samemu zarządzać tymi aktywami, żeby samemu zarządzać swoim portfelem kryptowalut. Taka jest idea krypto, no ale gdzieś tam banki widzą również, w jakim kierunku to idą, widzą, że tej adopcji nie da się zatrzymać i Deutsche Bank jest również takim bankiem, który y, będzie y, tak naprawdę przygotowuje plany właśnie y, w zakresie tego, żeby oferować swoim klientom przechowywanie i handel kryptowalutami. Wrzuć bitcoina do Deutsche Banku, dostaniesz oprocentowanie. No, tak to już będzie i... Yy... To też jest gdzieś tam dla nas sygnał, że rzeczywiście banki też patrzą tak naprawdę w kierunku adopcji kryptowalut. Lecimy sobie dalej. Coca-Cola, tu taka nowinka trochę technologiczna, przygotowała puszkę przy użyciu sztucznej inteligencji i mamy tutaj też nowy smak: Coca-Cola Y3000, tak to ma się nazywać. Natomiast tego jeszcze chyba nie ma w Europie, z tego co tutaj czytałem, jest to w Stanach Zjednoczonych, no ale jest to kolejny przykład gdzieś tam użycia sztucznej inteligencji, nie tylko do Gdzieś tam pisania tekstów, do tworzenia też grafik, ale również do generowania przyszłych produktów, tak? Także jak ktoś już próbował tej Coca-Coli, to dajcie znać. Lecimy sobie dalej, słuchajcie. Oczywiście cały czas szukamy gemów. Jeżeli chodzi o moje portfolio, gemów ja ostatnio nie kupowałem, natomiast nie możemy oczywiście przeoczyć trendu, jakim jest Real World Asset. A więc tutaj, jeżeli chodzi o mój portfel, no to ten projekt, który trafił wiele miesięcy temu w styczniu, mamy moją listę jest to projekt Rio, to jest projekt jeszcze z niedużą kapitalizacją, z niedużym market capem. no i mamy bardzo fajny wpis od Oliviera, także warto zajrzeć do niego na Twittera, gdzie rozpisał Wam tak naprawdę całą analizę fundamentalną Realio Network od ceny przez market cap, ale również najważniejsze informacje właśnie o tym projekcie, także myślę, że warto się zapoznać to jest projekt gdzie kupowałem go już na dwóch poziomach i jeżeli chodzi o moje zakupy no to jest on no, mniej więcej na zero także ja tu jeszcze nie mam żadnych zysków oczywiście buduję tu na dwóch koszykach koszyku krótko i długoterminowym ale ja na dzień dzisiejszy nie udało mi się jeszcze tu nic zrealizować więc y, gdzieś tam ta cena jest y, obecnie na podobnym poziomie y, kiedy ja właśnie tutaj y, robiłem y, zakupy, warto sobie poczytać, oczywiście dużo musi się wydarzyć żeby ten trend rozkwitł, żeby ten trend dostał skrzydeł, ale Moim zdaniem również coraz częściej wiele osób zwraca uwagę na Real World Asset i Rio. Absolutnie tutaj się w ten trend wpisuje. Jest to oczywiście projekt związany z nieruchomościami, ale po więcej zapraszam was do Olivier'a. Jeżeli chodzi o sam projekt, obecna wycena. 0.2 Jesteśmy obecnie 95% poniżej ATH. Tak jak widzicie, projekt jest stary, to nie jest nowy projekt, ale jest to projekt, który nie złapał jeszcze gdzieś tam wiatru w żaglach w żagle, jeżeli chodzi o hodlerów, chociaż tak jak widzicie, ta wycena była dość, dość duża. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto się przyjrzeć. No i że ostatnio pytaliście też o zakupy, oczywiście tego typu projekty, ja kupuję na giełdzie Max Global. Jest to dla mnie obecnie najlepsza giełda. Przede wszystkim nie trzeba. KYC, często mamy zerowe prowizje, także jeżeli chcecie również kupować te gemy, szukacie małych pozycji, chcecie gdzieś tam dużo trade'ować polecam giełdę Max Global, link do rejestracji macie pod tym filmem i przypominam, że od krypto ekipy również macie bonusy, także jeżeli z tego linku wejdziecie, macie cały program tu partnerski rozpisany i możecie z tych bonusów skorzystać, jeżeli też chodzi o MEXTA, no to na dzień dzisiejszy przede wszystkim to co ja robię, no to korzystam z Launchpada i z Kickstartera co jakiś czas daję Wam aktualizację Aktualizacje, naprawdę są tu dobre wyniki, i obecnie token MX jest najlepszym y, tokenem w moim portfolio, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe, więc jeżeli chodzi tutaj o MEX, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Nie zamierzam na razie też doładowywać, ale codziennie, codziennie sprzedaję projekty, które uzyskuję właśnie z Kickstartera czy z Launchpada i wymieniam je na token MX. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, jeżeli chcecie też poczytać więcej o Real World Asset, w kontekście też Algoramba, zapraszam do Andrzeja z Dziennej Dawki, zapraszam również na konto Algorand CEE i tam mamy też wymienione mamy raport, mamy wymienione też te projekty, które są związane z, z Algorandem i absolutnie tutaj wpisują się w ten trend i właśnie używają blockchainu Algorand, także Algo, jak to Andrzej powiedział, Algorand nie umarł, dużo na Algorandzie się dzieje, warto również w tym kontekście zrobić tutaj własny research i po prostu z tym się zapoznać. Lecimy sobie dalej. Oczywiście to, to co teraz zbiera dużo użytkowników i z dużo kapitału jest to trend social fi i tutaj pierwszy przedstawiciel tego nur nurtu a więc friend tech y mamy informację że się odradza oczywiście TVL platformy przekracza 20 milionów dolarów no i teraz widać bardzo duży, bardzo duże zainteresowanie właśnie tą aplikacją widać duży ruch i rzeczywiście ten kapitał się zbiera jeżeli chodzi o moje podejście przede wszystkim ja widziałem już dużo projektów krypto które miały budować portale społecznościowe które miały być zbudowane ze społecznością i na większości się zawiodłem, tak naprawdę y, gdzieś tam większość się nie przebiła i nigdy nie zdobyła takiej popularności i dużej ilości y, użytkowników w porównaniu z tymi klasycznymi social mediami, więc to jest rzecz numer jeden, więc ja podchodzę do tematu bardzo, bardzo ostrożnie. Oczywiście mam kilka projektów, na które zwracam uwagę, między innymi Lens Protocol, o którym mówili, mówiliśmy już od jakiegoś czasu, natomiast jeżeli chodzi o FriendTech, Tech, tutaj y, moje podejście jest następujące. Przede wszystkim, oczywiście, założyłem sobie aplikację. Rozmawialiśmy o tym ostatnio na live. Jeżeli chodzi o moje najważniejsze rzeczy, przede wszystkim nie uważam, że tutaj zarobię i nie traktuję absolutnie tego projektu zarobkowo. To nie jest jakiś game w moim portfelu. Traktuję to czysto spekulacyjnie. Jest to fajne doświadczenie, fajna zabawa. Przypominam, że tak naprawdę na, cała aplikacja polega na tym, że instalujecie sobie aplikację. Po zainstalowaniu, oczywiście, możecie połączyć tutaj tą aplikację ze swoim koncie na Twitterze. Tutaj też każdy musi podjąć swoją decyzję, bezpieczne czy nie. Mieliśmy również wiele razy wyciek danych, więc to jest kwestia indywidualna. No i w tym momencie, kiedy założycie, wygenerujecie swój taki pierwszy klucz, a więc macie taki jeden swój udział i inne osoby będą mogły kupować Wasze klucze, a jeżeli Wy chcecie kupować klucze innych osób, te akcje, udziały, no to musicie oczywiście użyć tutaj Ethera. Jeżeli chodzi o samą aplikację, działa ona na Base, a więc poruszamy się na Sieci Base od Coinbase'a, więc same opłaty nie są, nie są duże. No i mamy tutaj wielu youtuberów, influencerów z dużymi zasięgami, których te klucze po prostu wywindowały gdzieś tam do niesamowitych wartości. Jeżeli chodzi o mnie, może zacznijmy sobie też od pytania, dlaczego ja tu w ogóle wszedłem. Jeżeli chodzi o mnie, coraz więcej mówi się o Tech w kontekście airdropu, a ja lubię działać tam, gdzie mam możliwość powalczenia o airdrop. No i tutaj oczywiście. Jest w aplikacji taka zakładka i coraz więcej osób o tym mówi. Oczywiście w sam projekt zainwestowały węczersy, a więc to gdzieś umacnia moje spojrzenie na tą aplikację, że rzeczywiście będzie tu token i może być airdrop, właśnie tokena dla społeczności. Jeżeli chodzi też o mnie, to co ja staram się tutaj zrobić, staram się tu zrobić jak najwięcej transakcji, a więc staram się po prostu tutaj handlować, tradeować, kupować właśnie tymi kluczami i staram się tutaj oscylować w tej kwocie, którą Udało mi się ugrać, czyli staram się być tutaj mniej więcej koło zera, tak? Nie traktuję tego jeszcze raz, powtarzam, zarobkowo. Uważam, że absolutnie to nie jest dla każdego, trzeba się zastanowić. Uważam, że każdy trend może przeminąć, każdy trend może się nie rozwinąć i patrząc na to, jak mamy wyhypowane ceny kluczy niektórych YouTuberów, mo to po prostu uważam, że to musi. Musi po prostu spaść, musi spać. Natomiast oczywiście to może być trend, który przetrwa. I teraz co musiałoby się wydarzyć? Zawsze patrząc na tego typu produkty, zastanawiamy się, co się musi wydarzyć. Przede wszystkim oczywiście musi rosnąć baza użytkowników, ale sama aplikacja musi się rozwijać. Tam tak naprawdę oprócz tego, że możemy handlować tymi kluczami i że mamy czaty, no to nic więcej nie ma na dzień dzisiejszy. I teraz w mojej prywatnej opinii, to czy to będzie się rozwijać, nie zależy tylko i wyłącznie od samego Friendtek, od samej aplikacji. Ale przede wszystkim od użytkowników. Jeżeli duzi youtuberzy, osoby, które prowadzą grupy, osoby, które mają coś do zaoferowania, dadzą coś w zamian swojej społeczności, i tutaj mam dla Was taki przykład: ostatnio znalazłem jedną osobę z zagranicy, która właśnie, Goodfaber na Twitterze, która. Jest działa na tej aplikacji. No i y, gdzieś tam wszedłem na Twittera i przeczytałem, że w momencie kiedy kupisz klucz, który tam kosztował grosze na aplikacji, no to ta osoba wykonuje w zamian za to grafikę. Y, do wyboru też tutaj była animacja, można była grafikę rysunkową, można było bardziej realną. No i taka grafika została dla mnie wykonana. No i teraz. Patrząc w kontekście tego, jak friendtek miałby się rozwijać, no to rzeczywiście jest to jakaś użyteczność, tak? Czyli ktoś ma coś do, do zaoferowania, osoby kupują jego klucze, jego takie jakby akcje, i w zamian za to ta osoba dzieli się ze społecznością, bo mamy w, te, w tym momencie otwarty czat, możemy z tą osobą rozmawiać, albo coś wykonuje jakąś usługę, albo dzieli się jakimiś informacjami, albo przekazuje, albo uczy czegoś, i rzeczywiście wtedy, gdyby to chwyciło. Jest to jakiś rodzaj monetyzacji twórców i wynagradzania ich za swoją pracę. Tak widzę rozwój tego, jeżeli w tym kierunku to pójdzie, ale to zależy od ludzi. Natomiast dzisiaj jest to czysta spekulacja. Jeżeli mamy nowe konto i kupimy na wczesnym etapie, przypominam, że tutaj cena klucza zależy od tego, jak zmienia się jego wartość. Jeżeli osoby kupują, to cena rośnie. Jeżeli dany klucz jest sprzedawany, to cena oczywiście spada. Więc tutaj. Spekulacja, ja gdzieś tam skupiam się, żeby wykręcić tutaj, właśnie pod airdrop. Sporo operacji, też chcę trochę tych kluczy zostawić, żeby mieć je na koncie. I jak widzę, że ktoś czy z polskiego rynku, czy z zagranicznego, kto ma fajne konto na Twitterze, dochodzi, no to po prostu sobie tym tradeuje. Tak to u mnie wygląda. Natomiast, tak jak mówię, potencjał jest, ale obecnie jest to tylko spekulacja i jest to gdzieś tam, yy, można powiedzieć, mały hazard. Tak to wygląda. Życzę wszystkim przemyślanych gdzieś tam decyzji i przede wszystkim waszych decyzji indywidualnych lecimy sobie słuchajcie dalej, kolejne ważne informacje są od Layer Zero i informacja numer jeden, jeżeli działacie systematycznie na Stargate'cie i dodawaliście płynność na Arbitrum na stablecoinach USDC i USDT należy zrobić aktualizację tych pól płynności, a więc przede wszystkim wchodzicie sobie w zakładkę farming, wybieracie wasze fule. pule, wszystko działa bardzo fajnie, bo tak naprawdę jest to tak jak widzicie zautomatyzowane nie trzeba odstejkowywać, wszystko robicie, klikacie sobie migrate i każdy ten etap zatwierdzacie na metamasku, bardzo ważne żeby to zrobić a więc przypominam o tym no i oczywiście mamy informację o tym, że y, coraz większą mamy integrację z metis, jeżeli chodzi o mnie zrobiłem tutaj nowe rzeczy, do tej pory miałem transakcję na layer 0 na metisie ale teraz mamy też tutaj y, między innymi y, tutaj bnb, czyli możemy przerzucić swoje na przykład stablecoin z metis Metis na BNB, a potem z BNB na Metis i to samo, jeżeli chodzi o Avaxa. A więc to są dodatkowe ruchy, które ja wykonałem, lecimy sobie dalej, jeżeli działacie na Starknecie, przypominam czy działacie sobie, słuchajcie, na Bravosie, myślę, że też warto na tym portfelu działać, tutaj myślę, że będzie własny token, patrząc jak prowadzą retorykę, także warto gdzieś tam tego pilnować i również Argem, w tu robiliśmy misję, te dwa ulety należy wejść na każdy adres i po prostu, słuchajcie go zaktualizować, tak to jest bardzo ważne, przypominam, że aby zrobić aktualizację, musicie mieć środki etera właśnie po sieci Starknet. O tym nie zapomnijcie. No i dla tych osób, które chcą tutaj podziałać i nie mają jeszcze domeny, no to Starknet ID oferuje zniżki na domeny, 1 dolar, ale domeny kupujecie tylko na 3 miesiące, także warto z tym też się zapoznać. No i na koniec oczywiście śledzimy Sparta Dex. Mamy tu informację również o tym, że jeżeli chcecie szybciej ulepszać swoje budynki, możecie skorzystać z klejnotów. No i czekamy na duże ogłoszenie od Sparty. Ostatnio mieliśmy bardzo, 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 bardzo fajny filmik, który pokazuje, że coś ciekawego na Sparcie ma się wydarzyć. Całkiem fajnie to wygląda, także szukają gdzieś tam dodatkowych y, użyteczności, szukają dodatkowych y, rzeczy. No i zobaczymy, co to będzie. Wszyscy czekamy. Odpoczywajcie, życzę wszystkim kosmicznego weekendu i słyszymy się już w poniedziałek, a jutro jeszcze y, wpadnie najprawdopodobniej materiał z edukacyjnej środy z X. -a. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Hej ekipa.